Michał, ostatnio bardzo dużo mówi się i pisze o Karolinie Pisarek w kontekście afery kopertowej. Tak się zastanawiam, czy ta jej szczerość, uważasz, w tej sytuacji konkretnej była już troszeczkę zbyt duża? Tutaj może ci przytoczę, bo nie wiem, czy wiesz, że odpowiedziała, że 20 tysięcy otrzymała w kopercie na ślub, a 100 tysięcy przelewem, no i ogólnie takie przeliczanie tego, czy tam powiedzmy się takie wesele zwróciło, czy nie. No a ty Karolinę przecież bardzo dobrze znasz. Znaczy, bardzo dobrze, no to wiesz, no znamy się dobrze dosyć, ale to nie jest tak też, że na co dzień jesteśmy w kontakcie, więc wiem, dlaczego to powiedziała i co powiedziała. Nie mam żadnego pojęcia, dzisiaj się dowiedziałem tutaj o tej całej sytuacji. A teraz pytanie, powiedziała, bo chciała to powiedzieć, powiedziała, bo chlapnęła, bo to, że sprawdzała, to i tak wszyscy sprawdzają pewnie. Jak ludzie, ja nie sprawdzam, to wszyscy sprawdzają. Suma summarum, na koniec otwierasz wszystkie prezenty i sprawdzasz, co dostałaś, więc w to nie uwierzę. Natomiast to, czy mówić publicznie, jakie się dostaje prezenty, ja w ogóle nie jestem fanem, nieważne, czy one są wielkie, czy są niewielkie. Ja nie lubię, tak jak mówiłem, mnie bardzo krępuje w takich sytuacjach, jak masz jakieś tam baby showery, jakieś tam... Kiedyś byłem za 2-3 razy na Bożym Narodzeniu u moich znajomych. Takie otwieranie, a to jest prezent od. Dla mnie to jest bardzo krępujące, bo prezenty bardzo czasami bywają po prostu prezentami, czasami są bardzo prywatne, czasami są czymś dedykowanym i powinny zostać otwierane przez osobę, która została obdarzona. I ja tak uważam, ponieważ mnie to stawia w niekomfortowej sytuacji, jak jestem świadkiem tego, że ktoś otwiera moje prezenty w obecności innych ludzi. Okej, ale ona na przykład niekoniecznie otwierała przecież te koperty w trakcie wesela, tylko po prostu pochwaliła się po fakcie tym, co dostała. No słuchaj, kwota 100 tysięcy przelewem, no to chyba taki zacny prezent. Powiem tak. Jest to dziwne, ponieważ rzadko ktoś, jeżeli nie jest snobem, się chwali kwotami. Ale sobie z drugiej strony, jakby dostała piękny obraz, to czy miałaby prawo powiedzieć, że dostała piękny obraz, który był jej marzeniem? A może chciała ten obraz, ale nie umieli go kupić i kosztuje 100 tysięcy? Nie wiem. Naprawdę jest tyle problemów na świecie, że tym bym się na końcu zajmował. Czy powiedziała, co powiedziała? No powiedziała, co powiedziała. Czy mądrze? Nie wiem, czy głupio? Też nie głupio. No bo jak dostajesz samochód, to możesz powiedzieć, że dostajesz samochód od rodziców i wtedy nikt ci nie mówi, że się chwalić, a kwota pieniędzy nagle jest czymś, czym się masz wstydzić. No pytanie tylko, czy powinniśmy o tym mówić? Ja uważam z tej perspektywy, o której mówiłem, nie powinniśmy mówić, bo jeżeli byłbym gościem, dałbym jej 1500 zł i teraz ona opowiada, no nawet ktoś mi przelał 100 tysięcy, to trochę to jest takie stopniowanie, że ktoś mi dał super prezent, ale nie wszystkie były takie super. To może być niefajne, ale to, czy mówisz, że dostałeś pieniądze, czy nie, nie... Bo co za różnica, czy dostałeś diamentową kolię, czy książkę Baśnia Andersena, czy... Dziady, pierwsze wydanie, czy nawet najbardziej współczesne, bo ci brakowało w bibliotece. Jeśli to jest prezent, który ciebie raduje, to super, masz prawo się nim chwalić. Jeśli ją najbardziej uradował przelew na 100 tysięcy, okej, i wcale się nie dziwię, że ją uradował, bo to całkiem miły wpływ, tylko pamiętaj, musisz podatek zapłacić, już powiedziałaś, nie dostałaś. No właśnie, ja się teraz tak zastanawiam, co to będzie z tym wszystkim dalej. No, umoczyłaś, stara, musisz odprowadzić podatki. Już tutaj myślę, że... Jest też od jakiegoś tam pułapu. Tak, to prawda. Właśnie, no. Było siedzieć cicho.